Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Część z Państwa już mnie zna. Dla tych, co mnie nie znają, jestem Katarzyna Szybiak, jestem dietetykiem. Spotykamy się dzisiaj w takich niecodziennych okolicznościach, nie tak jak zazwyczaj w siedzibie fundacji, ale u mnie w kuchni. I dzisiejsze spotkanie dotyczy Wielkanocy i wielkanocnych potraw w aspekcie dietetycznym. Pierwotna konwencja była taka, że Państwo mieli mi zadać pytania odnośnie tradycyjnych potraw, odnośnie ich przygotowań w takim właśnie aspekcie dietetycznym. No te pytania do mnie nie trafiły, co oznacza, że mają Państwo bardzo dużo pracy, że narzucili sobie Państwo poprzeczkę wysoko i mieszkania muszą być posprzątane na błysk, okna pomyte, a może już Państwo przygotowują jakieś wielkanocne potrawy. No tego nie wiem, w każdym razie z racji tego, że pytań nie ma nie mogę rozwiać Państwa wątpliwości, bo ich zwyczajnie nie znam, to przygotowałam dla Państwa taką małą niespodziankę. Dzisiaj będzie przepis na szybki deser, a deser związany także ze świętami wielkanocnymi, z wielkanocnym stołem. I będzie to Pascha. Nie wiem, czy Państwo kiedykolwiek już Paschę mieli okazję w swoim życiu jeść, czy też przygotowywać. Pascha to jest deser, który jakby opiera się na twarogu lub też mleku. I deser ten charakterystyczny jest tradycyjną potrawą w Rosji. On do nas na polskie stoły też przybył już jakiś czas temu i w niektórych domach rzeczywiście jest stałym punktem Wielkanocy. Ja chciałabym Państwu go przybliżyć. Oczywiście dzisiaj u nas deser ten wystąpi trochę w wersji dietetycznej, bo muszę Państwu wiedzieć, że ogólnie ten deser, czyli paschę, można przygotować na dwa sposoby. Metodą ciepłą lub też zimną. Metoda ciepła polega na tym, że podgrzewamy mleko z dodatkiem kwaśnej śmietany. Potem dodajemy żółtka, czasem masło i bakalię. Natomiast metoda zimna, w metodzie zimnej wykorzystujemy od razu twaróg, który potem ucieramy z żółtkami, z masłem i z bakaliami. U nas ten przepis będzie, tak jak mówiłam, wyglądał trochę inaczej. Po pierwsze dlatego, że nie dodamy do naszej paschy cukru, bo ograniczamy, tak jak wiemy, cukry dodane w diecie. I nie wykorzystamy do naszej paschy żółtek. A to dlatego, że jaja też ograniczamy, o czym powiem na samym końcu tego wystąpienia. Dobrze, no to zaczynamy w takim razie. Czego potrzebujemy? Przede wszystkim twarogu. My będziemy dzisiaj robić paschę metodą na zimno. Potrzebny nam będzie jogurt naturalny. Jogurt najlepiej 2% tłuszczu, zresztą twaróg też jest półtłusty. Już Państwu tłumaczę dlaczego. Do paschy będziemy wykorzystywać też bakalię. Jak Państwo wiedzą, bakalie cechują się dosyć wysokim indeksem glikemicznym. Jak obniżyć indeks glikemiczny całej potrawy? Ano trzeba dodać do potrawy tłuszcz. Stąd właśnie wybrałam nie twaróg chudy i nie jogurt odtłuszczony, ale twaróg i jogurt, które mają jakąś tam zawartość tłuszczu, żeby indeks glikemiczny naszej paschy nie był taki wysoki. Potrzebne nam będzie jabłko, pomarańcza, blender, urządzenie do robienia gałek, gałkownica, miska, nóż, łyżki, talerz i właściwie wszystko. Z tym, jeżeli mają Państwo takie wyposażenie, to śmiało można zabierać się za robienie paschy. Od czego zaczynamy? Jabłko musimy obrać, skroić w drobną kostkę i sprażyć na suchej patelni. Suchej to znaczy bez dodatku tłuszczu. Jeżeli jabłko się Państwu przypara, bo to zależy też od gatunku, prawda? Mogą Państwo dodać trochę wody i to jabłko sprażyć właśnie w ten sposób. Miękkie jabłko dodajemy do twarogu i to miksujemy razem z jogurtem. Ja to robiłam to już wcześniej, ponieważ muszę się teraz zachowywać dosyć cicho.
Więc tu mamy gotowy twarg zmiksowany z tym sprażonym mlekiem i jogurtem. Jeżeli nie mają Państwo takiego blendera, można to zrobić blenderem ręcznym. Jeżeli nie mają Państwo blendera ręcznego, polecam wykorzystanie maszynki do mielenia mięsa. Też można w ten sposób zmielić twaróg i jabłka, dodać potem jogurt i wszystko dokładnie wymieszać. Dobrze, teraz masę syrową przekładam do miski. Masa serowa leci w miejsce. Dodajemy do środka teraz bakalię. Proponuję tak. Morele 20 g i śliwki suszone też 20 g pokroić w drobną kostkę. Jeszcze Państwu coś pokażę. Morele moje są ciemne, tak jak Państwo zauważą. Najczęściej pewnie kojarzy się Państwu, że morele dostępne w sklepach mają ładny pomarańczowy kolor. Jest to spowodowane procesem siarkowania. Jeżeli morela jest siarkowana, wtedy ona raz, że zachowuje kolor, dwa, ta siarka ją konserwuje, wobec czego morela może mieć dłuższy okres przydatności do spożycia. Tak samo jest ze śliwką. Śliwki też można kupić siarkowane lub nie, zresztą wszystkie owoce suszone można kupić w tej i w tej wersji. Ja polecam raczej owoce niesiarkowane. Może troszkę gorzej wyglądają, jednak jakby nie musimy spożywać dodatkowo tego konserwantu, który tak naprawdę nie jest nam do niczego potrzebny. A u alergików i u astmatyków może powodować duszności. Dobra, morele i śliwki są już w masie serowej. Teraz zabieram się za orzechy. Orzechy włoskie 15 gram, mogą być każde inne orzechy, w zależności od tego, co Państwo mają w domu, czy to migdały, czy to orzechy nurkowca, orzechy laskowe, orzechy ziemne, kini. Mogą Państwo wykorzystać tak naprawdę wszystkie, można je też wymieszać. My robimy dzisiaj taką porcję, bo powiedziałabym, na dwie osoby. Oczywiście mogą Państwo zwiększyć ilość poszczególnych składników. Wtedy mieć już deser świąteczny dla całej rodziny. Dodaję orzech. Zostały mi jeszcze rodzynki. Rodzynki sułtańskie. Sułtańskie dlatego, że mają niższy indeks glikemiczny niż zwykłe drobne rodzynki. Dodaję je w całości. Dobra. Tak naprawdę zostało nam tylko wymieszać masę z bakalią. Warto powiedzieć, że ja do dzisiejszego przepisu nie używam cukru, nie używam miodu ani żadnych słodzików. Jeżeli chcecie, jeżeli dla Was w odczuciu ten deser będzie zbyt mało słodki, to możecie go oczywiście dosłodzić albo ksylitolem, albo jakimś innym środkiem słodzącym z grupy polioli, albo też stewią. Pamiętajcie tylko, że w momencie, kiedy będziecie używali właśnie ksylitol, trzeba go doliczyć do jakby tych węglowodanów i uwzględnić w podaży insuliny. Dobra, przyszedł czas na podanie. Jak podajemy paschę? Jaka jest moja propozycja? Bierzemy pomarańczę. Teraz musimy ją wyfiletować, czyli pozbawić skórki. I tej białej błonki pod skórką. Dobra, w ten sposób. Dobrze. Okej. Kroimy teraz pomarańcze na plasterki.
warstwek ewentualnych. Dobra. I za pomocą gałgownicy nakładamy naszą masę serową właśnie na wykrojone przed chwilką plasterki. W ten sposób. Okej, pierwsza jest. Już układam. Dobra. Druga. I może to. I trzecia, taka pokaźna. Dobra. I właściwie deser jest skończony. Wygląda tak, już postaram się zbliżyć, mam nadzieję, że Państwo widzą. Trochę leci. Polecam go Państwu nie tylko od święta, nie tylko od świąt wielkanocnych, ale także na co dzień. Jest szybki, łatwy w wykonaniu, także myślę, że mogą go zrobić nawet z dzieci z niewielką Waszą pomocą. I cóż, ta porcja, którą mam tutaj na talerzu, dostarcza około 5 wymienników węglowodanowych i 2 wymienników białkowo-tłuszczowych. Dokładne dane pojawią się jeszcze w komentarzu pod tym filmem a propos wymienników. Także polecam, jeżeli Państwo nie mieli okazji jeszcze jeść, jeżeli Państwo nie mieli okazji jeszcze przygotowywać, to jest to, tak jak mówię, fajny pomysł. Proszę pamiętać tylko o tym dosładzaniu. Jeżeli chcecie wykorzystać cokolwiek do dosładzania, musicie to uwzględnić w Waszych obliczeniach i potem przy podawaniu insuliny na tą potrawę. Dobra. Obiecałam, że powiem jeszcze 2 słowa o jajkach. Dlaczego powiedziałam, że trzeba ograniczać jajka? Tak naprawdę odpowiedź na pytanie, ile jajek bezpiecznie można zjeść w ciągu tygodnia, do takiego okresu się odniosę, odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna, bo nikt tak naprawdę jednoznacznie nie chce tego określić. W 2017 roku było takie duże badanie, praca pojawiła się w Canadian Journal of Diabetes. W tym badaniu przeanalizowano, w tej pracy przeanalizowano 10 badań, które traktowały o tym, jaki wpływ ma spożycie jajek na osoby chore na cukrzycę typu drugiego lub też osoby zagrożone tym rodzajem cukrzycy. Uzyskano takie wyniki, dosyć powiedziałabym zaskakujące dla świata naukowego, że 6 do 12 jajek na tydzień nie ma negatywnego wpływu na nasze zdrowie, nie podwyższa stężenia cholesterolu we krwi, ani całkowitego, ani frakcji lipoprotein LDL. Jednakże w tym badaniu muszą Państwo wiedzieć, że takie wyniki uzyskano, ale na podstawie tych wyników nikt nie wyciągnął takich wniosków, że zaleca spożywanie 6 do 12 jajek dziennie. Dlaczego takich wniosków nie wyciągnięto? Bo według badaczy analizowane w tej pracy badania miały dość niejednorodny charakter, jakieś uchybienia, dlatego tak jak mówię, nikt nie pokusił się o to, żeby takie zalecenia wydać, żeby zmieniać jakiekolwiek wytyczne dotyczące właśnie spożycia jaj. Z kolei ja natrafiłam na takie badania przeprowadzone, właściwie ukończone i opublikowane w 2019 roku. Badanie, w którym analizowano około 29 tysięcy osób. I w tym badaniu wykazano, że spożycie cholesterolu na poziomie większym niż 300 mg w ciągu dnia zwiększa znacznie ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a także zwiększa śmiertelność.
takie same wyniki uzyskano w stosunku do spożywania połówki jajka na dzień. Badacze stwierdzili, że spożywanie połówki jaja na dzień, co jak łatwo policzyć, daje 3,5 jaja na tydzień, znacząco zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, a także zwiększa śmiertelność. Co więcej, w tym badaniu podkreślono, że nie ma znaczenia to, co jemy poza jajami, jak wygląda nasza ogólnie dieta, czy ona jest, tak ogólnie mówiąc, zdrowa, czy jest bardzo wysokiej jakości, czy nie, bo wpływ cholesterolu i jaj dotyczył wszystkich osób w takim samym stopniu. Stąd też, tak jak mówię, to badanie trochę odwróciło myślenie, które pojawiło się właśnie po tym, w tym 2017 roku, po publikacji wcześniejszej pracy. Natomiast co mówi Światowa Organizacja Zdrowia? Światowa Organizacja Zdrowia też nie wyznacza, z tego co mi wiadomo, jakiejś konkretnej liczby jaj, którą można zjeść, tylko mówi tak, że jaja są źródłem cholesterolu. I to jest bezsprzecznie wiadomo. Jedno jajo, które waży 50 gram, czyli to będzie dosyć małe jajo, dostarcza nam średnio 180 mg cholesterolu. Co to oznacza? To oznacza, że 180 mg cholesterolu, czyli jedno jajo, a nasze norma spożycia cholesterolu, która wynosi 300 mg na dzień. I jakby tu mamy już praktycznie, jedząc jedno i pół jajka na dzień, mamy tutaj sprawę cholesterolu załatwioną. A trzeba Państwu pamiętać o tym, że nie tylko jaja są źródłem cholesterolu, ale także mięso, produkty mięsne i także mleko i produkty mleczne. Wobec czego jakby jedząc, tak jak mówię, te półtora jaja, my właściwie już tą pulę cholesterolu, którą możemy zjeść, wypełniamy i właściwie inne cholesterolowe produkty jakby powinniśmy trzymać z dala od siebie danego dnia, prawda? Jak mówi, wracam do tego, co mówi Światowa Organizacja Zdrowia. Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że nie ma potrzeby limitacji jaj, jeżeli właśnie pilnujemy tego niskiego spożycia cholesterolu. Czyli jeżeli danego dnia mamy mało cholesterolu z mięsa, mało cholesterolu z przetworów mlecznych, to na te jaja możemy sobie pozwolić i nic się nie dzieje, bo jaja są jak najbardziej wartościowym produktem i powinny być elementem zdrowej diety. Tylko, tak jak mówię, trzeba do tego mądrze podejść i w mądrych ilościach je spożywać. Także wydaje mi się, że w nawiązaniu do tego wcześniejszego badania z 2019 roku, oczywiście linki do tych dwóch badań też dostaniecie Państwo w komentarzu pod tym filmem. W nawiązaniu do tego badania myślę, że liczba 3 jaj na tydzień jest bezpieczna. 3-4 jaja myślę, że jeszcze jest ok. Ale czy więcej? No, ja bym nie ryzykowała, zwłaszcza, że musicie Państwo pamiętać, a tym za każdym razem przypominam, osoby z cukrzycą mają i tak uszkodzone naczynia, uszkodzony śródbłonek. Dlatego u nich występuje większe ryzyko chorób sercowo-naczyniowych. Wobec tego to ryzyko, jakie może powodować zwiększone spożycie cholesterolu, będzie, podejrzewam, u osób chorych na cukrzycę jeszcze większe. I to ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i ta śmiertelność zarazem też. Dlatego polecam, tak jak mówię, jajka limitować, mimo nadchodzących jajecznych świąt. To jakby miejmy to na uwadze, że chodzi też o nasze zdrowie, więc te jaja nie mogą być spożywane w ilościach od upodobania, tak zwane. Dobrze, powiem Państwu jeszcze tylko tyle, że te święta, niestety, znaczy stety lub niestety, w naszej tradycji
charakteryzują się tym, że są dosyć tłuste, bogate w tłuszcze zwierzęce, w tym wspomniany wcześniej cholesterol. Dlatego nie zapominajmy o warzywach, nie zapominajmy o aktywności fizycznej, co prawda ograniczonej w chwili obecnej do naszych mieszkań, ale możliwej. I rozpatrujmy to w jakichś okresach, więc jeżeli przez te święta zjemy trochę więcej mięsa, trochę więcej jaj, to może później warto jest troszeczkę ograniczyć tego typu produkty na rzecz pokarmów bezmięsnych, czyli na przykład może trochę więcej ryb w przyszłym tygodniu, może trochę więcej roślin strączkowych i to się jakoś zbilansuje i jakoś się wyrówna. Ja chciałabym Państwu jeszcze przypomnieć, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania dotyczące swojego żywienia, swojego jadłospisu, to dalej spotykamy się w ramach fundacji na poradach indywidualnych, które oczywiście są dla Państwa darmowe, więc jeżeli ktoś ma taką potrzebę skorzystania z takiej porady dietetycznej, to zapraszam do kontaktu albo z fundacją, albo proszę pisać na mój adres mailowy. I chciałabym w związku ze zbliżającymi się świętami życzyć Państwu, no jednak mimo wszystko tego, żeby były one wesołe, żeby były one rodzinne i ciepłe. Myślę, że sytuacja już niedługo się unormuje, wobec czego będziemy mieli szansę spotkać się na żywo w fundacji, na kolejnych warsztatach. I za dziś Państwu dziękuję i do widzenia.